Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w takim news, coś takiego trochę inaczej zrobione niż zazwyczaj, bo jesteśmy sobie tutaj na Steamie. Jest tutaj, można powiedzieć, oficjalna gra już pokazana, Five Nights at Freddy's Help Wanted. Mamy tutaj już informację, 21 maja ma wyjść, już wiemy. Tutaj mamy zwiastun, mamy coś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy, czyli pokój, proszę mi to dać, pokój SNAF 1, w którym Chica zostaje. Teraz możemy iść dalej. Tu jest Freddy z kapeluszem? Freddy z kapeluszem dziecka, coś takiego. Trochę za szybko mi tutaj. Mamy tutaj znowu pokój SNAF 4 i z nim Bonnet. Dlaczego Bonnet? Ponieważ wiem, że to nie Bonbon. Bonbon, bo patrzcie, tutaj widać ewidentnie, że przez budzik jest czerwone światło. Jest tutaj jakieś czerwone światło. Jeśli to był Bonbon, to musiałby być jakoś tak bardziej fioletowy niż niebieski. A ten jest, widzicie, jest dalej różowo-czerwony, więc to musi być Bonnet, nie Bonbon. Tutaj mamy te dziwne pluszaki. Pluszaki Baby. Dziwne. W różnych kolorach. To też jest najdziwniejsze, że tutaj jest jeden niebieski, czerwony i żółty. Do tego ten żółty nie ma jednego oka, więc to jest trochę przerażające i nie wiem, co to ma być. To wygląda mi na jak takie backstage, czy coś takiego, gdzie są takie, widzicie, pudełka i takie coś. I don't know. To może być backstage jakiś. Znowu ten sam pokój z SNAF 4, z tym samym zegarem, z tym samym czerwonym światłem. I Nightmare Fredbera naprawili. Ten wygląda zajebiście, muszę przyznać. Ten wygląda naprawdę zajebiście. Jakby mi wyskoczył, to ja bym się zestrał normalnie. On wygląda epicko. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze go zrobili. Tutaj mamy o grze. To ja sobie pozwolę to ładnie przetłumaczyć, bo nie chcę mi się tłumaczyć wszystkiego samemu. Skorzystamy z metody prawdziwego youtubera. Dobra, jesteśmy. Magiczny tłumacz. Co nam powiesz, panie Scottie Cawthonie? Co nam powiesz? Mam głosy? Mam. Five Nights at Freddy SVR Help Wanted to doświadczenie wirtualnej rzeczywistości dla HTC Vive i Oculus Rift. FNAF VR. HW to kolekcja klasycznych i oryginalnych minigier osadzonych we wszechświecie Five Nights. Przetrwaj przerażające spotkania z ulubionymi animatorami zabójców w kolekcji nowych i klasycznych doświadczeń 5NOCUW w Freddy znak towarowy. Gdzie fantazja i zabawa ożywają, jesteś ZABIERZONY, czas zabrudzić sobie ręce. Napraw klaustrofobiczne systemy wentylacyjne, rozwiązuj problemy z uszkodzoną animacją elektroniczną, która może się w każdej chwili aktywować, lub spędzaj wieczory kuląc się w nocnym biurze ochrony. SWINTUJ, skonfrontuj swoją ulubioną animatorkę zabójców, w tym Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Springtrap, The Mangle, Funtime Foxy i Circus Baby. Fan nagrody, zabawki, pluszaki, bobbleheads i cukierki cukierków.
Zdobywaj super nagrody, które możesz zagrać w interaktywnym liczniku nagród. Zbieraj dobrze ukryte tokeny FAS, aby odblokować jeszcze więcej rzadkich przedmiotów kolekcjonerskich, aby uzyskać więcej super fan. Pizza Party, sceny z klasycznych tytułów zostały zaktualizowane i przerobione w celu uzyskania wciągającego doświadczenia VR, w tym 5 nocy u Freddy'ego, 5 nocy u Freddy'ego 2. 5 nocy u Freddy'ego 3, 5 nocy u Freddy'ego 4 i 5 nocy u Freddy'ego, lokalizacja siostry. Dobra, mistrz od tłumaczenia to ty nie jesteś. Dobra, trochę, trochę słabo to tłumaczył. To było trochę... no, trzeba przyznać, za dobrze przetłumaczone to nie było. Ale wiemy, że będą właśnie tutaj występować, to już widzieliśmy do tej pory, że będą występować klasyczne gry, które widzieliśmy do tej pory i w ogóle tutaj na tych wszystkich teaserach, powiedział, że tych obrazach tutaj widzimy prawie zawsze tylko starą grę, czyli okej, okay, tu widzimy starą grę, tu widzimy już nową grę, tu widzimy starą, nową, no nie wiem, coś pomiędzy, bym powiedział. Tu powiedziałbym, że coś pomiędzy, bo w sumie SL był połączony z FNAF-em 4 i wiecie, o co chodzi? Na to, jeśli chodzi o to, to nie ma pomysłu, co tutaj mogłoby biegać. To ewidentnie coś nowego. I to jest właśnie Mario FNAF 4, który zdamy. Tak, więc o co będzie chodzić we Hype Wanted, który będzie za jakieś 20 dni, no niecałe 20 dni powiedzmy 15, okej, okay, to 15, fajna liczba, czemu nie? Okej, okay. Ogólnie tutaj chodzi o to, że można ustawiać swoich ulubionych animatroników, takie coś jak Custom Night, czyli to będzie custom, tylko tutaj nie napisali, że to custom night, tylko po prostu napisali, że można włączyć swojego ulubionego animatronika zabójcę. Tak, fajnie. Fajnie, że napisali The Mangle, żeby wszystkich znowu ten zdezorientować, czy to chłopiec, czy dziewczyna. Chodzi tutaj też o Prize Corner. Fan Price. Można tutaj kupować jakieś różne rzeczy i takie coś za fast tokeny, czyli będzie prawdopodobnie możliwość, żeby zbierać te fast tokeny. Będzie właśnie pizza party, czyli to okej, okay, tu chodzi o to, że to są oryginalne gry. Oryginalne właśnie klasyczne gry zremake'owane, czyli no FNAF 1 Lost is the Location, powiedzmy, te 5 gry. To jest właśnie Pizza Party, czyli oryginalne gry, a normalna gra to coś nowego. Tak, zapowiada się naprawdę ciekawie, naprawdę ciekawie. Fajnie, że Scott już wrzucił tutaj takie informacje o tym, o co tutaj biega i takie coś. Ja się nie mogę doczekać. Myślę, że wy też nie. Więc taki trochę krótszy film na kanale, ale informacyjny, to takie też muszą być oczywiście, żeby was zainformować. Mam nadzieję, że będę pierwszą osobą na polskim YouTubie, która to wrzuci, bo często tak jest, że jestem po prostu pierwszy, który was informuje i nie chciałbym, żeby to się zmieniło. Raz pamiętam, raz Pongój był przede mną. To wszystko przez szkołę. Wszystko przez szkołę. Obwiniam szkołę za to, że Pongój był przede mną. Nie Ponguja. Pongój jest okej. Okay. Pong... Do niego możecie wbijać, jak chcecie. Okej. Okay. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Pa.